Zapraszamy także panią Elżbietę Lech-Hotthardt, współorganizatora. Bardzo prosimy, Elu, zapraszamy cię na scenę. Oto dwie główne postacie tegorocznych uroczystości i pomysłodawczyni Wehikułem do Opolna, Wehikułem czasu do Opolna zdroju. Pani Elżbieta jeszcze, no, ubrana pięknie, ale jeszcze nie przebrana. Mam nadzieję, że się przybierze na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę kolejne prezentacje. A teraz, panie i panowie, po mojej prawej stronie Anna Wilczyńska, sołtys Opolna, przewodnicząca Stowarzyszenia Nastrój Styku. Po mojej stronie wiceprezes Stowarzyszenia Dom Kołodzieja. I wszystko, między innymi, dużo elementów pochodzą ze zbioru i pomysłów tutaj Elżbiety Lech-Hotthardt. Obie panie, Anna i tutaj nasza koleżanka Elżbieta przed wami, przywitajcie ich gromkimi brawami. No słuchajcie, to są jakieś oklaski z Bożej łaski. Dajcie brawa, bo Elżbieta i Ania to już historia i sława dla Opolna Zdroju. No proszę jeszcze raz, dajcie więcej, bo one chcą zejść ze sceny, no. No, no trochę lepiej. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani sołtys. Dzień dobry. Witam wszystkich gości, zacznę od gości. Witam wszystkich mieszkańców, wszystkich sympatyków Opolna. Zapraszam państwa do zabawy Wehikułem czasu do Opolna Zdroju. Mam nadzieję, że postaracie się razem z nami przejść przez kapsułę czasu i cofnąć się do czasów Kurolu sanatoryjnego. Dziękuję. Dziękuję, to było najkrótsze wystąpienie pani sołtys, najkrótsze przemówienie, brawa. Teraz jeszcze zapytamy, co ma przynieść ta impreza i o tym powie Elżbieta Lech-Hotthardt. Przede wszystkim chciałabym, żeby ta impreza sceniła mieszkańców samego Opolna, żeby otworzyła oczy zarówno mieszkańcom, jak i gościom naszych na temat Wehikułu, który stało się w. Jest to jedna z nielicznych miejscowości tutaj w regionie, która może się tak pięknie wyróżnić tym, że ma przepiękne zabytki i piękne obiekty sanatoryjne, które niegdyś ściągały tutaj turystów, letników. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy się bawili właśnie w takiej konwencji, że mieszkańcy są kuracjuszami, a goście zaproszeni letnikami. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Oto te dwie urocze damy otworzyły dzisiejsze święto Wehikułem czasu do Opolna Zdroju. A my witamy pierwszych gości, którzy przybywają na uroczystości. Za chwilę będę miał, mam nadzieję, przyjemność powitać pana burmistrza Wojciecha Dobrołowicza. A na razie bardzo serdecznie i gorąco witam panią Bożenę Mazowiecką, dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Pani Bożeno, proszę cię pokazać trochę państwu. Dzięki pani dyrektor tu mamy też współpracę nad dzisiejszą imprezą. Wystąpią właśnie tam, gdzie ćwiczą i które ćwiczy pani Bożena, właśnie bogatyńskie amazonki, bogatyńskie śpiewanie będzie tuż o 17:30. Panie i panowie, jeszcze raz serdecznie powitajmy wszystkich tych, którzy się przebrali. U pani Beaty i wszędzie gdzie indziej jest tak barwnie, kolorowo, tak retro tutaj i z tego się bardzo cieszymy. W sposób szczególny witamy bogatyńskie insulinki, gorące brawa. One tam siedzą po prawej stronie, cieszą się i nawet cukier im dzisiaj nie rośnie pomimo tych ciastek. No ciastka są dzisiaj dietetyczne, mało kaloryczne, bo po jednym się w ogóle nic nie odczuwa. Witamy także klub retro ze Szklarskiej Poręby, Bielawy, Cieplic, Jeleniej Góry. Proszę państwa, gorące brawa, oni przyjechali tutaj za zaprzęgiem kolnym, pociągami chciałem powiedzieć. Pociąg jeszcze tutaj nie dochodzi. A także serdecznie powitamy przyjaciela Opolna Zdroju, Domów Przysłupowych, pana Wojciecha Kapałczyńskiego, byłego dolnośląskiego konserwatora zabytków w Jeleniej Górze. Panie Wojciechu, dla pana gorące brawa za dbałość o zabytki, szczególnie o domy przysłupowe, których 10 jest w Opolnie. Odpowiedzcie, kogo jeszcze mam powitać. No oczywiście oficjalnie powitamy kataryniarza z Leszna. Kataryniarz z Leszny. Dla niego gorące brawa, już parę razy zagrał i jeszcze zagra przez trochę
do godziny 18 wraz z małżonką Zofią na Katarynce, który liczy sobie 118 lat, a pani Zofia jest w dalszym ciągu bardzo młoda. Panie i panowie, czas już na kolejną prezentację. Prosimy o zajmowanie miejsc, bo już tuż, tuż zbliża się Teatr na Bruku. To teatr, proszę państwa, z Centrum Aktywności Lokalnej z Wrocławia na Ołtaszynie. Proszę państwa, dzisiaj przedstawi taką sztukę Charlie Pomywaczem. Dzisiaj Teatr na Bruku zagra na autentycznym bruku, proszę państwa. Jest to teatr plenerowy, teatr uliczny, teatr alternatywny, teatr przeuroczy, teatr śliczny. A dzisiaj wystąpią przed państwem między innymi Bogdan Michalecki, znakomity aktor i reżyser, dyrektor teatru, pan Marek Oliwa i również dzisiaj Piotr Strusiewicz, a tutaj akustykiem tego zespołu jest przeurocza, pięknie przebrana pani Anna Lipska. Gorąco panią witamy. Panie i panowie, Charlie Pomywaczem, oni w swoim repertuarze mają jeszcze